Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku, widzowie. Dzisiaj mam genialny pomysł, ponieważ pójdziemy pośledzić Palionkę. Widzowie, nie dzieją się dobre rzeczy i mi się wydaje, że Palionka jest mocno podejrzaną osobą tutaj w wielu różnych, przekrętach na Palionowie. I musimy koniecznie zobaczyć, czy na przypadki czegoś przed nami nie ukrywa. Ostatnio na odcinku wykrywacz kłamstw, którego użyliśmy, wykrył ewidentnie, że Palionka coś ukrywa, że ona po prostu kłamie jak to się mówi, kłamie jak z nut. Więc musimy dzisiaj koniecznie sprawdzić, co dokładnie ona ukrywa. No i może zobaczymy jakieś konkretne znaki. Nie musimy dużo odkryć, ważne, żebyśmy odkryli cokolwiek. A wydaje mi się, że to, że ona się pojawiła tutaj już dzisiaj, to jest naprawdę wczoraj się pojawiła na Palionowie. No to myślę, że to nie jest bez powodu, to jest jakiś znak, też Steve uciekł wczoraj, no to wszystko się nałożyło na siebie i wydaje mi się, że to nie jest bez powodu. Słuchajcie, ja przygotowałem sobie tutaj dwie podki na niewidzialność, mam jedną i drugą, którą dzisiaj wykorzystałem, ponieważ chciałbym ją dzisiaj pośledzić. Mam troszkę zielonych, które mi ostatnio Palion oddał, więc git. Mamy troszkę diaksów. Czy ja tutaj, w ogóle co tu robię wiadra? Takie rzeczy tu nie powinny być, to są jakieś książki. To też są takie rzeczy, które nie powinny być w Enderchestie, to powinny być same najcenniejsze rzeczy. Więc sobie po prostu je może przełóżmy tak, żeby to... A te książki, co to jest? Przyznanie działki, to wiem, to niech tu zostanie. Te dwie to nie mam pojęcia, musimy to sprawdzić. Więc sprawdźmy szybko, co to są za książki. Wyzwania więźniów, a to wiem, to było na jednym z odcinków używane, więc nie, tutaj możemy to teraz usunąć. Tu usunąć, tu usunąć, tu usunąć, dobra, super. I mamy książkę do wykorzystania, a ta... MSG. Aha, wiem, co to jest, dobra. Dobra, tutaj i uwaga, tutaj jest dziennik dotyczący Steve'a, dobra, czyli dziennik musimy sobie zostawić. Na razie bierzemy to i ten dziennik może nam się dzisiaj przydać, więc też sobie go zostawmy. Wiadra odłóżmy tutaj, taki szybki porządek robię na początku odcinka, bo to tak być nie może. Dobra, odkładam to, później się tym zajmę. Dobra, mamy dwie poty, odłóżmy sobie to zamiast tego tutaj. O, coś... Coś takiego, kurczę, zróbmy, żebym miał książkę pod ręką i to. Dobra, lecimy w takim razie znaleźć Palionkę. Ona gdzieś tutaj powinna być na serwerze. Jest, jakby widzicie, dostępna. Więc lecimy w takim razie na środek, gdzieś tam zobaczymy, może ją gdzieś zobaczymy. Jak tylko ją znajdę, tylko ją zobaczę, to od razu piję potę. I widzę, tam jest nick, tam mi mignął nick. Jest tam, dobra, pijemy potę. Bo musimy wiedzieć koniecznie, gdzie ona się ukrywa. Dobra, lecimy za nią. Lecimy tu. Skakujemy sobie na szybko na żabę i zobaczymy, dokąd Palionka w takim razie dzisiaj nas zaprowadzi, czego takiego będzie, co takiego się dowiemy w ogóle od niej. Dobra, ona jest u Pawła na dole w magazynie, kurczę, to źle wróży tutaj, prawda, że ona akurat do Pawła coś tutaj wbija. Okej, okay, wchodzimy tutaj na pewniaczka i tak mnie nie widać. Okej, okay, zasadziła sobie tutaj te brodawki, czyli będzie jakąś podkę chciała robić prawdopodobnie. No, niesamowite. Widzowie, niesamowite. Ja muszę tutaj uważać, żeby mnie przypadkiem nie uderzyła w żaden sposób. Okej, okay, czy ona wystartowała z jakimiś podkami? Coś tu włożyła, czyli może... Okej. Wkłada coś tutaj. Co ona ma? Co to jest? Co ona robi? Ona jest głupia. Co to ma być? Nie no, ona wózek ładuje na to? Nie, to widzowie jest jakieś, to jest jakieś dziwne. Ona nie wie, jak się robi podki chyba. No to dobrze nawet, to dobrze, czyli w takim razie, że tak powiem, jest niedorozwinięta troszkę w tym temacie i musi troszkę popracować. Trzeba będzie, nie będzie trzeba jej nauczyć. Właśnie dobrze, że ona chyba takich rzeczy nie umie, bo to by jej mogło tu pomóc jakoś spiskować, jakby nauczyła. Ej, co to tu kurde robi dalej? I tego nie rozwaliliśmy? Te diamentowe bloki tu zostały? Ja to sobie chyba przytulę. No dlaczego by nie? Dobra, bierzemy to. I lecimy w takim razie. Ona gdzieś poleciała, tylko kurczę, właśnie nie wiem gdzie teraz. A to... O, dobra, jest pod Palion Stylem, dobra. Zobaczmy w takim razie, co ona tutaj kombinuje. Bo jak ona zaraz zacznie coś kraść, ona już tak sobie naskrobała tutaj, że to jest szok, nie? A kurczę, tutaj były te zielone. Właśnie, ciekawe, czy one są zabrane, czekajcie. Dobra, zabraliśmy je, okej, dobra, git. Zobaczmy, co ona... Pisze jakąś tabliczkę do Pawła. Ja sobie łyknę herbaty, widzowie. Dajcie znać, czy wy lubicie sobie łyknąć herbatę czasem. Palion, pożyczę sobie zbrójkę. Aha. Czyli pożycza sobie zbroję. No dobra, no, w sensie, to git, to jakby nie ma, to chyba nie jest duży problem, tak mi się wydaje. Chociaż pożyczę, ona powinna to kupić, ale w sumie jej nie było dosyć długo, więc ona nawet nie ma, ona chyba nawet nie wie, że są zielone na serwerze. Więc dobra, zaakceptujmy to, że sobie po prostu pożyczyła. Zostawiała informację, więc nie jest to takie, wiecie, nie jest to kradzież w biały dzień, możemy to zaakceptować. W każdym razie zobaczmy, gdzie ona dalej pójdzie, bo ona tak sobie krąży. Ja zauważyłem, że ona dosyć często wchodzi na serwer wtedy, kiedy nie ma nikogo i rzadko jest wtedy, kiedy jest ktoś. I ona po prostu chodzi i obserwuje, dobra, jest tutaj na targu. No, se obserwuję. Tu się dużo zmieniło w sumie od czasu, kiedy ona tutaj była, bo i chyba z 2 miesiące tu nie było. Z dobre 2 miesiące myślę, że na pewno. Więc tutaj naprawdę wiele się... Tu proszę nie wchodzi. Oj, kurde, jak tam wejdziesz, to będzie... Dobra, nie weszła, dobra, nie weszła. Tam ja właśnie nie wiem, jak wygląda sytuacja. Dawno nie sprawdziłem, ile tam zarobiłem i czy w ogóle cokolwiek zarobiłem. W sumie pewnie nie, bo zielone były w sumie skradzione i dopiero
przedwczoraj chyba ją oddaliśmy, czy coś takiego. Dobra, leci do Energylandii. Najgorsze jest to, że ja nie mogę za bardzo lecieć za nią, bo ona to usłyszy. Musimy iść na piechotę, ale poleciała na górę gdzieś. Okej, okay, jeżeli pójdzie gdzieś tam dalej... Nie, widzę, że... Dobra, schodzi sobie tam po tym. To na razie tam nie wchodzę, bo ona pewnie... Ja tam wylecę, a ona zaraz zleci na dół. Więc może po prostu to zaakceptujmy. Stoi sobie tam po prostu. Dobra, ona chyba zwiedza. Zwiedza po prostu, bo dawno jej tutaj nie było i chyba po prostu zaznajamia się z tym, co jest nowego. Ale póki co nie widzę po niej, żeby cokolwiek ukrywała. Aczkolwiek jest to podejrzane, albo lata po palionowie, żeby się zorientować, gdzie jestem ja. Bo może też widzisz, że jestem na serwerze. Ej, dobra, zgubiłem ją. O, nie, jest tutaj. Dobra, do domku Steve'a poszła. Dobra, to jest mocno podejrzane teraz, że poszła do domku Steve'a z tego powodu, że... Okej, okay, zostawię jakąś tabliczkę. Moim zdaniem ona ma czynny udział w tym, że Steve uciekł z więzienia. Steve, jak wrócisz, to daj znać. Palionka. Czyli... Ciekawe. Nie wiem za bardzo, dlaczego ona chce się z nim kontaktować. W sumie nie mieli żadnej relacji, ona go chyba w ogóle nawet nie poznała, tak mi się wydaje. Chociaż mogę się mylić. Nie wiem, co tu robi jacuzzi na środku, tego tutaj nie było, ale dobra. Nawet to nie jest jacuzzi, to jest po prostu taka drewniana wanna. Ale dobra, pójdźmy za nią znowu. Zapomniałem, że ja nie mam elytry i sobie nie zlecę tak po prostu, ale dobra, nie usłyszała tego, nie zwróciła na to uwagi. Lećmy za nią, zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi palionka. Póki co nie robi nic podejrzanego. Dla mnie to jest w sumie trochę lipa, bo ja liczyłem na to, że ona coś zrobi takiego. Ale ewidentnie chodzi po palionowie tak, jakby chciała albo poznać teren, albo chciałaby znaleźć mnie, żeby wiedzieć, gdzie jestem, żeby mogła robić jakieś inne rzeczy. Także, że ma pewność, że nikt jej nie śledzi, wiecie, o co chodzi. Dobra, idzie do mnie. Niedobrze. Dobra, wchodzi. Tu też tabliczkę zostawię jakąś. Wejdźmy do środka. Zobaczmy, jaką tabliczkę zostawi mi dzisiaj. Ja myślę, jeżeli to będzie coś o Steve'ie, kurczę, nawet, dobra, nie chcę spekulować, nie chcę wiedzieć, co to jest, po prostu dowiedzmy się. Chipsom, wiesz, gdzie jest Steve? Nie, to jest po prostu, to jest niesamowite, że ona się mnie pyta o takie rzeczy. Przecież doskonale wie, że ja nie wiem, skoro ona pomogła, moim zdaniem pomogła mu uciec, no to jest niemożliwe, żeby nie. Tam się nie dało uciec z tego więzienia, a tam ewidentnie zostało wszystko wysadzone i po prostu ktoś pomógł uciec Steve'owi i jestem pewien, jestem po prostu przekonany, że to jest palionka, tylko po prostu musimy znaleźć teraz na nią haka po prostu, więc wiecie, musimy ją pośledzić. Dobra, 2,5 minuty jeszcze mamy potki na niewidzialność. Już zapomniałem o tym, że ja wypiłem potę na niewidzialność, ja tak sobie po prostu biegam i już się bałem, że zaraz mi się to straci, ale na spokojnie, jeszcze mamy prawie niecałe 3 minuty. Dobra, zobaczmy, co ona w takim razie tutaj kombinuje. Kolejna tabliczka, znowu pod domem Paliona. Nie wiem, i znowu będzie, jak się znowu spytał to, gdzie jest Steve, to nie wiem, to ona gra, mam wrażenie, na taki... Dobra, Palion, ty na pewno wiesz, gdzie jest Steve. Nie, ona jest tak głupia. Przecież my wczoraj z nią rozmawialiśmy i wyraźnie mówiliśmy, że my nie mamy pojęcia, gdzie jest Steve i oskarżaliśmy ją o to. Czyli ona szuka Steve'a... Co się łączy ze Steve'em, jestem przekonany. Muszę z nim poważnie porozmawiać. Kurczę, dlaczego ona musi poważnie porozmawiać ze Steve'em, którego nawet nie miała okazji poznać? Wiecie, o co chodzi? To się tutaj troszkę, no, nie łączy. Dobra, ma jakieś skrzynki, zobaczmy, co ona tutaj robi. Pusta skrzynka, dobra, czyli zabrała jakąś książkę stamtąd. Dobra. Pisze jakąś książkę. Dobra, niech pisze. Co to jest? Jakieś akwarium? Takie na rośliny? Nie wiem. Dobra, pisze jakąś książkę, okej. Okay. Czyli skupmy się teraz na tym, że ma książkę. Do kogo to może być książka? Czy to będzie pewnie jakaś wiadomość do kogoś? Dobra, mam nadzieję, że to gdzieś odłoży, żebym ja mógł to przeczytać. Ale dobra, rozejrzyjmy się po jej chacie tutaj. Czy ktoś ukrywa? Tutaj nie ma żadnych skrzynek, dobra. Zejdźmy tu, są jedynie na dole, ale tutaj ona za bardzo nic nie ma. Okej. Okay. Dobra, spojrzała tam, nie mogę teraz zajrzeć, bo usłyszy. Do pieca? Schowała do pieca skrzynkę! Znaczy, do pieca książkę! Okej, czyli to jest bardzo dobre w sumie, że tutaj to zrobiła, bo nawet ona nie usłyszy, jak ja zajrzę do tego pieca. Więc musimy zajrzeć teraz i mamy tą książkę. Pytanie, czy ja chcę teraz do niej zaglądać, czy chcę poczekać. Ona jest na górze, schodzi na dół, dobra, czy poczekajmy, niech wyjdzie. Dobra, wychodzi, albo nie wychodzi jednak. Dobra, musimy poczekać tutaj, dobra, schodzi na dół. Dobra, bierzemy książkę szybko. Uwaga, bierzemy książkę i przeczytajmy. Witaj mój... Dobra. Nie może zobaczyć, że mam książkę w ręku. Odłóżmy to tutaj szybko, ale było to napisane: witaj mój ukochany. Nie poczytałem dalej, dobra, czytam. O, nie dałem tego nawet do środka, dobra. Kurczę. Nawet nie odłożyłem tego. Dobra, bo ona tu mnie może zobaczyć. Czekajcie, stańmy tu, dobra, uwaga, czytamy. Witaj mój ukochany, mam nadzieję, że w końcu się spotkamy i będziemy mogli wspólnie zamieszkać.
To jest niedokończony list jeszcze, to jest niedokończony list ewidentnie, czekajcie. To, kurczę, dopisuję tutaj jakieś rzeczy, nie mogę do nic dopisywać, bo się zorientuję. Do kogo ona to pisze? Znaczy to na pewno nie jest do Pawła, przecież ona mieszka razem z nim. Tutaj patrzcie, tu jest próg przejścia do Pawła. To tak nie może być, czyli to na pewno nie jest do Paliona. Pytanie, do kogo ten list jest pisany? Ej, dobra, to jest... Czy to może być pisane do Steve'a? Ej, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Dlaczego ona do Steve'a pisze takie rzeczy? Albo, znaczy wiecie, tak tylko spekuluję, no bo w sumie nie mam pewności, że to do Steve'a. Jestem widoczny, o kurde! Ale się straszyłem! Ojeny, to było niebezpieczne. Dobra, mam nadzieję, że nie zauważyła mnie chyba, była za bardzo skupiona na sobie. Nie mogę to... Zapomniałem o tej podce całkowicie. Dobra, czyli... Czyli podsumowując, wiemy, że napisała jakiś list do jakiegoś ziomka, czyli czy Palionka ma jakiegoś nowego chłopaka? Ej, to mi się nie podoba, to mi się bardzo nie podoba, ale będę musiał o tym koniecznie powiedzieć Pawłowi. Wiecie co, mam pomysł, dobra, to się nadaje do dziennika Steve, to co tutaj mamy. Ja w tym momencie biorę to, kopiuję tą wiadomość, odkładam tą książkę tutaj i tą wiadomość wklejamy tutaj. To jest bardzo ważne, Palionka coś ukrywa i tutaj mamy tak, list Palionki do... Nieznajomego. Dobra, tu i wklejamy ten list. Uwaga, tu mamy coś takiego. I w ten sposób wiemy, co tutaj jest i damy dowód Pawłowi na to. Będziemy mieli to dokładnie skopiowane. I teraz wiemy, co dokładnie Palionka napisała. Dobra, nie wiem, gdzie ona jest teraz. Zgubiła się mi trochę. Nie widzę, gdzie poszła, ale... Dobra, wyjdźmy sobie na spokojnie. Dobra, tu jest, dobra, mam nadzieję, że nie widziała tych drzwi otwierających się. Dobra, wiecie co, ja w sumie chyba mam to, co chciałem się dowiedzieć, no bo ona teraz będzie tutaj pewnie krążyć jakoś. Co prawda mamy po to jeszcze 6 minut, ale boję się, że ja znowu zapomnę o tym, że ją śledzę i się pojawię przy niej i nie chciałbym za bardzo z nią rozmawiać. O, tam na przykład mój pies teraz sobie drapie kanapę, bardzo fajnie, elegancko. Możesz przestać? Dziękuję pięknie. Dobrze, możemy kontynuować. Wiecie co? Dobra, o kurczę, Palionka tutaj lata. Ja sobie po prostu idę do domu już, bo nie wykorzystam w żaden sposób tej potki. Nie mam potki, która by mnie asekurowała, także jakby mi się skończyła, to żebym mógł ją wypić. Więc zakończmy na dzień dzisiejszy śledzenie Palionki. Ja i tak mam informację, którą chciałem mieć. Mamy dowód na to, że ona coś ukrywa i pisze do kogoś nieznajomego listy. Mnie się to bardzo nie podoba, nie widzicie mnie, więc założę zbroję, żeby móc tak do was popatrzeć. Ja tymczasem z wami się żegnam. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej całej sytuacji. Widzimy się na kolejnym filmie, na którym albo powiem Pawłowi, jak wygląda sytuacja, albo powiem mu to już dzisiaj, nie wiem, powinienem mu to powiedzieć chyba jak najszybciej, więc może to u Pawła powiem na jego filmie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie widzimy się jutro, trzymajcie się, pozdro, elo!